jesteśmy absolutnie przekonani co do tego, że trzeba rozmawiać o Chinach, no bo co tu dużo kryć, załamuje się idea jedwabnego szlaku. Nie wiemy, jakie będą konsekwencje zatrzymania tego szlaku przerzutowego czy transportowego dla towarów chińskich i w drugą stronę europejskich do Chin. Wiadomo, wojna Rosji z Ukrainą również zatrzymuje ten korytarz transportowy. No i w związku z tym trzeba szukać alternatyw, w jaki sposób towary i z Ukrainy mogą też przedostawać się do innych części świata. Tutaj jest też taka duża szansa dla portów morskich Gdańska i Gdyni, żeby ten szlak, zwłaszcza do Azji Południowo-Wschodniej, był jeszcze bardziej sprawny. I wydaje mi się, że choćby z tych powodów warto wiedzieć o Chinach, warto wiedzieć o tym, w jaki sposób się Chiny zmieniają, bo myślę, że możemy też na takiej wiedzy skorzystać. Kiedy się spotykamy teraz w Gdańsku, niestety trwa wojna i to prawdziwa. Dlatego wszystkie nasze tezy musimy brać w nawias, bo nie wiemy, jakie niespodzianki jeszcze przyniesie, kiedy się zakończy i jakim rezultatem. W trakcie tej wojny, ale już wcześniej, dostrzegamy, ja to badam osobiście, że narasta rywalizacja między dwoma największymi organizmami gospodarczymi na globie, czyli Stanami Zjednoczonymi i Chinami. I ona się dotychczas zaostrza, a nie osłabia. Jeśli ta tendencja miałaby być podtrzymana, to grozi nam dwa procesy, które nie będą dobre dla nas, również w Gdańsku. Jeden nazywamy deglobalizacją, to znaczy zauważamy gwałtowne ścinanie tak zwanych łańcuchów dostaw, że towary, które przychodziły z Chin, nagle będą docierały tylko do Azji Wschodniej, a nie do Europy. I drugi, jeszcze groźniejszy, nazywamy, i to pojawiło się w czasie pandemii, że może nam grozić nawet decoupling, to znaczy, że będzie rozwód, że stworzą się dwa jakby centra światowe, jeden świat amerykański, drugi chiński, i akolici, takie jak kiedyś były dwa bloki w czasie zimnej wojny, prawda, że była zachodnia część świata i wschodnia część świata. Coraz bardziej poważnie się o tych obydwu procesach mówi. Uważam, że słusznie niestety. Natomiast to nie byłoby dobre dla świata, no bo takie podziały, to mi przychodzi na myśl, ja byłem kiedyś ambasadorem w państwach Azji Południowo-Wschodniej i stamtąd przywiozłem tamtejsze przysłowie. Gdy dwa słonie walczą, to trawa musi być zdeptana. Co dzieje się współcześnie na świecie i w Chinach, bez wątpienia rzutuje na to, co będzie w przyszłości. I bez wątpienia te zerwane dzisiaj, czy zawieszone, powiedziałabym, łańcuchy dostaw w przyszłości muszą ulec zmianie. Ale tego się nie da zrobić w krótkim czasie. To do tego trzeba czasu, żeby podobne fabryki, podobne źródła tych rozmaitych komponentów można było produkować w Europie, powiedzmy, bliżej rynków zbytu generalnie, to wymaga czasu. W związku z tym, moim zdaniem, w krótkim okresie czasu jesteśmy dalej skazani na te łańcuchy i dalej skazani jesteśmy na te oczekiwania. Przecież wiadomo, że statki czekają na redzie długie tygodnie czasami na rozładunek, że tutaj, zwłaszcza Szanghaj zamknięty, ten właśnie ta stolica gospodarcza Chin jest zamknięty w tej chwili z powodu COVID-a od 2 miesięcy ponad i że to jeszcze może potrwać, nie widać końca tego.
trzeba uwzględniać to, o czym mówiliśmy tu dzisiaj w Gdańsku na konferencji, że rola Chin bezustannie rośnie, że to jest drugi organizm świata gospodarczy, potęga handlowa i coraz bardziej również technologiczna, że ignorowanie tego było z naszej strony bezmyślnością. Czyli absolutnie, jeśli Chińczycy wychodzą z inicjatywami pasa i szlaku, czy była taka 16+1, to trzeba się temu przyglądać. Jeśli uznamy, że taki jest nasz interes, to z tego korzystać, bo oni już tutaj w Europie są i odwracanie się do nich plecami nie miałoby sensu. Bo ten świat, który był przed 24 lutego, już nie będzie.